gościem jest pan Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Bartoszu, no dzisiaj mamy kilka danych z rynków. No i zastanawiam się, czy przede wszystkim to, na co jeszcze 2, 3, 4 miesiące temu zwracaliśmy tak baczną uwagę, czyli payrollsy w Stanach Zjednoczonych, czy to znowu będzie to ta myśl przewodnia, maksyma dnia dzisiejszego, czy też nie? Zdecydowanie wydaje się, że tak, szczególnie jeśli mieliśmy kiepski odczyt raportu firmy ADP, który jest de facto prognozą payrollsów. No jeżeli te byłyby na poziomie 38 tysięcy nowych miejsc pracy w maju, przy założeniu, że gospodarka amerykańska potrzebuje 100-150 tysięcy co miesiąc, no to byłoby dość kiepskie dane dla rynku, który mógłby oczekiwać czegoś znacznie lepszego i konsekwencji przy cenach aktywów ryzykownych. Czyli biorąc pod uwagę to, jeżeli payrollsy będą dzisiaj słabe, jak to wpłynie na dalsze decyzje Fedu chociażby, jak to wpłynie na dalszą politykę związaną z tym, co się dzieje z dolarem? No wpłynie de facto dwojako, ponieważ to wydane to oczywiście jest wzrost awersji do ryzyka, no ale z drugiej strony to wydane to jest też wzrost szans, że będzie QE3. Oczywiście jest to bardzo nierealne w tym momencie, jeszcze znacznie bardziej realne jest quantitative tightening, czyli zaostrzanie ilościowe, no ale na razie ani jednego, ani drugiego się nie spodziewamy. Tu będzie bardziej taki status quo, podtrzymanie tego, co jest, gdyż na razie nie jest zbyt dobrze. Gospodarka amerykańska wyhamowuje ewidentnie PKB, niższenie od oczekiwań. Zobaczymy, jakie będą PMI, niższe oczekiwań, przemysł gorzej. Usługi dzisiaj poznamy, więc... No ja zastanawiam się, czy w tym momencie nie jest już to miejsce na kolejne luzowanie. Mimo wszystko jednak. Myślę, że raczej nie, ponieważ Fed pokazał w swoich protokołach, że bardziej chciałby w ciągu 5 lat wycofać już te 2 biliony dolarów, które było ponad, czyli byłoby zaostrzanie rzędu 400 miliardów dolarów rocznie. No dobrze, no to warto się zastanowić, skąd w Stanach Zjednoczonych nawet takie kwoty wezmą w zakresie zaostrzenia, ale popatrzmy tak, no bo to ładnie powiedzieć, tak, trudniej trochę zrobić, jak te pieniądze wycofać, no wystać się ich tak na zasadzie z rynku to raczej nie da, trzeba podjąć różnego rodzaju działania, może obligacje wieloletnie. Albo konsole, które nie płacą w ogóle kapitału, tylko same odsetki w nieskończoność. No tak, no więc są dwie możliwości, podsuwamy je obydwie dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli słuchają, a na pewno słuchają. Natomiast powiedzmy teraz, co z Unią Europejską, bowiem, ale nie mówimy dzisiaj o kryzysie ogórkowym, tylko mówimy raczej o tym, co w Grecji, bowiem Grecy kolejne zamierzenia dosyć szczytne zaczynają podejmować, czyli ograniczenie płac, ograniczenie także zwiększenie podatków od nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo zlikwidowanie możliwości odliczenia lekarza prywatnego od podstawy opodatkowania. Bardzo fajnie tam mieli zresztą. Natomiast no właśnie, co z tą Grecją będzie w najbliższym czasie, bo to też wpłynie na notowania franka szwajcarskiego, a tym samym na spłatę kredytów w Polsce. Ale zanim powiemy, co z tą Grecją, to na razie Piotr Pieszek, który już stoi pod tablicą wyników giełdowych, no i zastanawia się, co dzisiaj pójdzie w dół, a co w górę. Jak na razie wiem, co idzie w dół, a idzie w dół ten kurs telekomunikacji polskiej, choć co prawda nie jest to mocny spadek w tym momencie o 0,1%. W tym momencie zaczął tracić również WIG20, ale o ile indeks jest przeceniany, o tym za chwilę. WIG20 rozpoczął dzisiejszą sesję od wzrostów o mniej więcej 0,3%, ale w tym momencie już świeci kolorem czerwonym. Indeks jest przeceniany o 0,15% i jesteśmy na poziomie 2892 punktów. Jeśli chodzi o spółki z pierwszej dwudziestki, to jak już wspominałem, Telekomunikacja Polska traci na wartości, ale zwyżkują m.in. KGHM Polska Miedź. Kurs rośnie o 0,8%, GTC idzie w górę o 0,5%. Przypomnę, BRE podniósł cenę docelową do 23,35 zł. Za jedną akcję. W tym momencie za jeden walor płacimy znacznie mniej, 19,65 zł. Nie zmieniają swojej wartości Asseco Poland oraz spółka PKN Orlen na szerokim rynku, natomiast świetnie dzisiejszą sesję rozpoczęła spółka Midas. Przypomnę, wczoraj wzrost o niemal 18%, dziś na początku notowań kurs szedł w górę o 7,5%. Teraz sytuacja prezentuje się nieco gorzej. Kurs idzie w górę o 3%, obroty już ponad 2 miliony złotych za jedną akcję.
płacimy 2 zł i 42 grosze. WIG20 zniżkuje o 13%. Ja na więcej informacji zapraszam Państwa jak zawsze o godzinie 10, a już teraz powracamy do komentarza walutowego. W studio gość pan Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania. Panie Bartoszu, wracamy do pytania dotyczącego Grecji. Dokładnie, w Grecji można wyróżnić kilka takich teraz szczególnych czynników. Pierwsze, raport CIA pokazywał, że możliwy jest zamach wojskowy w Grecji. To oczywiście byłoby wynikiem bardzo prostego analizowania sytuacji. Ludzie są niezadowoleni, rząd traci kontrolę nad sytuacją. Unia wymaga dalszych cięć, rząd nie ma z czego. Unia mówi jeszcze więcej cięć, rząd mówi jeszcze bardziej nie ma z czego. Wobec czego jedyną możliwością byłoby tego uspokojenie tłumu no właśnie siłami zbrojnymi. Drugim czynnikiem był run na banki, który Grecy przeżyli w ciągu 2 dni, wycofując 1,5 miliarda euro. To jest dość dużo. Natomiast jeśli chodzi o samo bankructwo Grecji, no bankructwo Grecji już od dawna jest zresztą nie tyle to jasną, ile może oczekiwaną w dłuższym okresie czasu. Pytanie tylko, jak to będzie zrobione, czy to będzie reprofilowanie, restrukturyzowanie, oddłużanie, wydłużanie. Są różne kreatywne neosemantyzmy, które używa prezes Eurogrupy Juncker. No ale zastanawiam się, jakby było najlepiej. Nie, bo tak, żeby... Przepraszam, bo oceniać sobie na zasadzie OTR i tak dalej, tutaj przedrostki możemy zmieniać do wody. To jest jedna rzecz, ale druga sprawa to jest tak, wszyscy chcą, żeby Grecja upadła, tak? Wiedzą, że ona upadnie, kilku jeszcze broni tej pozycji, tak? Grecy sami mają tą sytuację w całkowitym poważaniu, tak? Bo oni już patrzą, co z nimi będzie, już się nie przestają zastanawiać. No i naokoło tylko się taki chocholi taniec odbywa, który trzęsie wszystkimi bankami w Europie. To znaczy warto pamiętać, że EBC ma 66 miliardów euro długu greckiego. Dlatego też pozycja Europy jako politycznej siły nie może być taka, żeby Grecję zbankrutować, tak powiem, czy też pozwolić jej upaść. No gdyż tak upadłby też system bankowy w Europie. No ja zastanawiam się w takim układzie, czy EBC może być na tyle naiwne, że pomyśli, że Grecy kiedyś to oddadzą. Nie, to bardziej chodzi o to, żeby po cichu się wycofać z tych funduszy w jakimś stopniu. Greckie banki mają od 80 do 100% kapitału na pokrycie długu, czyli de facto łączna ilość długu, które mają długu greckiego, oczywiście długu rządu Grecji, wystarcza tylko na ich kapitał. No i mamy jasność mniej więcej, tak, jak to będzie wyglądało, co powinno dalej być z Grecją. Natomiast powiedzmy jeszcze w takim układzie, co ze złotym, a teraz już spojrzymy sobie na planszę. Powiem, mamy notowania walutowe, to będziemy widzieli, jak ten nasz złoty się tutaj plasuje. Wszystkie waluty póki co w stosunku do złotego rosną. Tutaj jeszcze przed programem mówiliśmy, że frank może tanić, ale chyba nic nie wskazuje na to, że ten frank będzie taniał. To znaczy frank ma szansę na potanienie, jeżeli by w dzisiejszym dniu zakończyło się bardzo dobrze notowanie giełdowe. Gdyż to było widoczne i jasno. Mieliśmy spadek na WIG-u, mamy wzrost kursu walut ogólnych wobec złotego. To jest tak jakby ta właśnie korelacja, która mówi, że złoty jest w trendzie ryzyka, szczególnie właśnie poruszający się. Ale czy to znaczy, że przyszły tydzień, od poniedziałku zaczynamy ze stawką za złoty 4? To właśnie będzie zależało od euro, dzisiaj... euro do złotego. Ja bym bardziej oczekiwał jednak kontynuacji dobrych dni na giełdzie, wobec czego spadku wartości euro i dolara wobec złotego, nie wiem jak z frankiem oczywiście, bo frank jest w tym momencie taką siłą wybitą naprawdę na rynkach, ale myślę, że euro się osłabił wobec tego do 3, nawet 90 dolar w długim okresie, w kontekście 2-3 tygodni nawet do 2,60. Natomiast frank to jest rzeczywiście teraz sytuacja bardzo niejasna. Natomiast to jest najlepsza inwestycja, trudno powiedzieć, gdyż właśnie teraz jest duża zmienność. Trudno mówić teraz o inwestowaniu franka bardziej w surowce. A my możemy mówić o czymś takim, że polska złotówka jest przeszacowana? To znaczy tak i nie. No, z jednej strony złoty w tym momencie odbija się tylko od tego ryzyka cały czas. To, że mają chęć na aktywy ryzykowne, kupują złotego. Natomiast nie ma tej realnej siły polskiej gospodarki. Zatem mówi się, że Polska wzrośnie, jeżeli chodzi o PKB, o 4% w skali roku, wkrótce, w 2012-2013, ale czy tak będzie, to nie wiadomo. Więc jak teraz jest złoty, zdaniem prezesa NBP i wiceprezesa, panów Kozińskiego i Belki, jest w trendzie aprecjacyjnym, czyli ma jeszcze duże szanse na umocnienie. No właśnie, a co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, to już się przekonamy w przyszłym tygodniu. To był komentarz walutowy, a pan Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję.